Rejon chrzanowski ma bardzo bogate tradycje górnicze. W okolicy wydobywano cynk, ołów i węgiel kamienny. W samym Chrzanowie nie było długo kopalni, ale mieszkańcy czerpali profity i z górnictwa, i z handlu surowcami. Podstawowym surowcem, ważnym dla Chrzanowian, był ołów wydobywany w okolicy. Przez Chrzanów prowadził szlak handlowy. Chrzanów był tak ważny dla handlu ołowiem, że utworzono tutaj komorę celną oraz wprowadzono specjalną miarę cetnar chrzanowski. W Chrzanowie kopalni nie było aż do roku 1925, kiedy to do miasta została włączona pobliska wieś Kąty. Tam bowiem istniała kopalnia Matylda. Została założona w połowie XIX wieku i była rodzinnym przedsiębiorstwem von Thiele-Winklerów. Z powodzeniem prowadzili eksploatację aż do roku 1866, kiedy to podczas pogłębiania jednego z szybów Klara doszło do zalania kopalni. Kopalnia nie była eksploatowana do roku 1874, kiedy to znaleźli się kupcy. Kopalnie te kupiła spółka spadkobierców Jerzego Gisze ze Śląska, ówczesny potentat śląski. Spółka doprowadziła do odwodnienia kopalni i prowadziła eksploatację aż do czerwca 1918 roku, kiedy to, dokładnie 13 czerwca, doszło do zalania kopalni. Powodem zalania i rezygnacji z dalszej eksploatacji była rabunkowa eksploatacja podczas I wojny światowej, jaką prowadzono. Co prawda władze polskie bardzo naciskały na spółkę Gisze, żeby uruchomiła ponownie eksploatację, natomiast spółka ta ociągała się z tym. I sytuacja ta przeciągała się aż do roku 1926, kiedy to znowu znalazł się kupiec. Kopalnię Matylda kupił amerykański koncern Harrimana. Zaczęto przeprowadzać odwodnienie kopalni, przeprowadzono renowację komory pomp oraz przygotowano dokumentację opróbowania złoża. Do tych prac zostali zatrudniani amerykańscy specjaliści, między innymi George Hikes. Plany, jakie wtedy sporządzono, przetrwały do dnia dzisiejszego i znajdują się właśnie w naszych zbiorach i Państwo mogą tutaj zobaczyć. W celu oceny zasobu złóż przeprowadzono aż 12 odwiertów. Plany, rysunki tych odwiertów znajdują się tutaj przed Państwem, wszystkich 12. Na tej podstawie zostały wykonane mapy opróbowania złoża. Spółka Harriman prowadziła eksploatację w latach 1928-1930. W roku 1930 przerwano wydobycie. Oczywiście było to związane z wielkim kryzysem gospodarczym na świecie i ze spadkami cen, zwłaszcza na cynk. Ponieważ w kopalni Matylda wydobywano i cynk, i ołów w tym czasie, od początku istnienia, od połowy XIX wieku, ale podstawowym surowcem, najcenniejszym wtedy, był właśnie cynk. Eksploatacja okazała się być nierentowna, dlatego w roku 1930 zdecydowano o zaprzestaniu prac. 7 sierpnia 1930 roku stanęły pompy. Kopalnia była zalewana przez wodę. Złoża ówczesne były bardzo bogate, biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy. W jednej tonie rudy cynk stanowił aż 10%, natomiast ołów 4,1%. Warto podkreślić, że w roku 1972, kiedy kopalnia Matylda została całkowicie zamknięta, ilość tego surowca, cynku i ołowiu, była odpowiednio 2,3% oraz 3,7%. Zresztą pod koniec istnienia kopalni Trzebiąka, innej kopalni cynku i ołowiu na naszym terenie, te zasoby w latach 90. wynosiły około 3,6% i 1,4%. Te mapy i plany, które tutaj się znajdują, pochodzą właśnie z lat 20. i 30., czyli z okresów, kiedy właścicielem kopalni Matylda była spółka Harriman. Warto powiedzieć, jak one się znalazły w naszym muzeum. Otóż 2 lata temu przyniósł je do naszych zbiorów pan Leszek Morawiecki, pracownik kopalni Trzebiąka. Zostały one znalezione przez jego syna i właśnie przekazane do naszego muzeum. Są ewenementem, jeżeli chodzi o zbiory.